To co? Zaczynamy? Tak. Dobra. Cześć, witam Was na kolejnym odcinku Rozmów na Magazynowej 14a. A dzisiaj moim i Waszym gościem jest aktor, reżyser, producent teatralny Maciek Mochowski. Witam Cię serdecznie. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło, dzień dobry. Słuchajcie, pogadamy sobie o takim projekcie, właśnie nie wiem, czy nazywasz to projektem, ale Maciek rok temu utworzył nowy teatr bez siedziby, teatr jeżdżący, teatr podróżujący, teatr pokrewny. Z tym teatrem zrobił przez rok dwa spektakle. Zgadza się. No dobra, i pogadamy sobie o tym, jak się dzisiaj w ogóle tworzy, otwiera się nowe miejsce, znaczy nowe miejsce, nowy teatr bez miejsca. I jeździ się z ambitnym repertuarem po Polsce. Ale zaczniemy oczywiście od tego, jak to się w ogóle stało, Maciek? Wiem, nudne pytanie, wiem, już wszyscy macie dosyć tego pytania, ale Maciek, jak to się stało, że jesteś aktorem? Ojeju, nie wiem. Tak wyszło, ale to chyba raczej jest... Ojej, nie spodziewałem się tego pytania. Znaczy jakiś zalążek sytuacji, chociaż nie do końca o tym myślałem, będąc dzieckiem, co to znaczy być aktorem i czy nim chcę być, ale gdzieś tam od urodzenia ciągnęło mnie na scenę. I oczywiście pewnie jak większość osób konkursy recytatorskie były motorem jakimś takim napędowym. No, a później się zdarzyło, jak się zdarzyło. Życie pokierowało już samo, przy oczywiście wsparciu pracy i jakiejś takiej motywacji swojej. Okej, dobra. No bo jest tak, że no, to nie jest takie trudne, żeby zobaczyć cię w filmach, serialach, bo taki dorobek też masz. No, to prawda. Gdzieś tam pojawiam się. Jak się wchodzi na film web, to tak trochę tam wyrzuca tak. Tych seriali, filmów, w których byłeś, w których grałeś. Natomiast no, skąd potrzeba? Skąd wzięła się w ogóle potrzeba stworzenia własnego teatru? Jakby sama idea, myśl na utworzenie teatru pokrewnego pojawiła się jeszcze przed COVID-em, w styczniu. Natomiast później w marcu sytuacja wydarzyła się, o której wszyscy wiemy, jakby, która nas dotknęła i jakby to gdzieś zamarło, zostało odłożone na półkę, no i później wypłynęła na ponownie ta myśl, nie wiem skąd, chyba jakby z chęci tworzenia swojej przestrzeni do realizacji swoich rzeczy, tych, które ma się gdzieś tam w sercu i w głowie, nie wchodząc w nurt ogólnie przyjęty, tylko robienia tego, co się chce. I jakby gromadzenia, jakby dzielenia się tym z widzami przyszłymi. Dobra, a skąd nazwa teatru? Teatr pokrewny. Szukałem od samego początku jakiejś takiej nazwy, która byłaby łącznikiem właśnie ludzi. Pomyślałem sobie o tym, że pokrewne, pokrewieństwo, że jeżeli już gdzieś nawiązujemy jakieś relacje, to stajemy się sobie bliscy i być może jakby... No, to teatr pokrewny będzie sobie taką ideę niósł i tworzył to pokrewieństwo, krewność. Okej, okay, czyli krewność. No dobra, no to zacznijmy sobie teraz. A jak to w ogóle jest dzisiaj właśnie? Bo ja będę drążył ten temat jakby stworzenia teatru pokrewnego. Tak. No bo jest tak, jest bardzo duża konkurencja, nie oszukujmy się, wszędzie, jeżeli chodzi o teatr, bo i teatry objazdowe, które oczywiście głównie w repertuarze, w których dominuje rozrywka. Ty tworzysz teatr, jak na razie cały czas objazdowy, tak. I wprowadzasz tam ambitny repertuar. Tak. I taka była też myśl przewodnia, tworząc pokrewny teatr, że chcemy realizować spektakle i jeździć z nimi po małych miejscowościach. Tam, gdzie jest dostęp do kultury bardzo trudny albo utrudniony po prostu. Trochę nam się to zmieniło w trakcie, ale jednak jest taka idea. Nigdy nie myśleliśmy o stałej scenie. To zaczyna się powoli pojawiać, im dalej w las tym jakby. Ale rzeczywiście jakby naszą myślą nadrzędną jest jeżdżenie po kraju, być może po Europie, jakby granie spektakli, które realizujemy. Dobra, jaki to jest wysiłek, żeby w ogóle taki teatr stworzyć? Wysiłek żaden, bo się wymyśla, ale później się okazuje, że rzeczywiście trzeba włożyć mnóstwo pracy, mnóstwo energii, czasu, poświęcić wiele sytuacji po to, żeby powiedzieć B, kiedy powiedziało się A, później C, D i kolejne inne sytuacje. Dużo, dużo pracy, naprawdę dużo. Ja zakładając teatr pokrewny i gdzieś myśląc o tej pierwszej trasie, z którą gdzieś tam wyruszyliśmy sobie, w którą wyruszyliśmy teraz, zdawałem sobie sprawę z tego, że czeka mnie dużo pracy i też takiej nowej, której do tej pory, z którą nie miałem styczności, ale nie spodziewałem się, że tej pracy będzie tyle i tych sytuacji będzie
tak dużo i trzeba będzie z nimi sobie poradzić. A później, kiedy radziłem sobie z nimi, gdzieś tam prostowałem i udało się wprowadzać to na jakiś taki równy grunt, okazywało się, że pojawiają się nowe, więc myślę sobie, że jeżeli prowadzi się teatr, czy prowadzi się jakiekolwiek przedsiębiorstwo, firmę, to nie można założyć, że kiedyś one się skończą. Jakby zawsze są problemy do rozwiązania i zawsze trzeba się borykać z nowymi sytuacjami, czy to ludzkimi, czy po prostu jakimiś takimi urzędowymi. No dobra, czyli jesteśmy, że tak powiem, dobrze, otworzyłeś, powiedziałeś firma, czyli ja wam zdradzę, to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, teatr pokrewny. Tak, tak. Czyli nie fundacja, nie stowarzyszenie, nie, a po prostu tak. Firma, która, no, której celem jest, poza tym, że robi teatr, zarabianie pieniędzy. No to prawda, bo miło jest pracować i mieć z tego wymierne korzyści finansowe. No tak, po to się zakłada. Po to zakłada się firmę, tak, żeby osiągać jakieś przychody, a tak naprawdę, żeby osiągać zyski, żeby móc z tego żyć. I realizować kolejne rzeczy. Mm-hmm. No dobra, czy spodziewałeś się, no bo jak gdyby wiemy, jak wygląda praca w teatrze, prawda? Wymyślamy sobie spektakl, robimy próby, doprowadzamy do premiery, no i to jest takie abecadło, a co na ciebie spadło więcej? Wszystkie tak zwane formalne sytuacje, umowy, borykanie się z ludzkimi, naprawdę dużo, włącznie z tym, że pewne rzeczy nie wychodziło, trzeba było ratować, trzeba było gasić pożary mniejsze, większe. I to w pewnym momencie rzeczywiście trochę jest przytłaczające i potrzebne jest jakieś ujście. Natomiast śmiejemy się, że nagrodą tego wszystkiego jest to, że dajemy na scenie i w końcu gramy spektakl i to rzeczywiście powoduje, że chce się jednak więcej. Dobra, skaczemy teraz do spektaklu Wariaci, czyli do spektaklu, który w pewnym momencie był taki moment, że czego się nie otworzyło w internecie, to reklama wariatów po prostu była wszędzie. Ja się śmiałem, że otworzę lodówkę i też zobaczę reklamę wariatów. No właśnie, kto jest specjalistą od promocji, marketingu, reklamy w Teatrze Pokrewnym? Nie ma specjalisty, tu rzeczywiście weszliśmy we współpracę z agencją marketingową, która nam w tym pomaga. Tak, jakby uznałem, że, no, że jednak wszystkiego się nie da, przynajmniej na początku, bo my jesteśmy na początku drogi tak naprawdę i że trzeba się wesprzeć specjalistami, którzy wiedzą, co robią. No i to się udało tak naprawdę, no bo to... Udało się, zagraliśmy kilka spektakli, to prawda. Wyskakiwaliśmy z lodówki przysłowiowej, no ale jednak jeżeli się nie wypromuje spektaklu, tym bardziej, że Teatr Pokrewny jest w zasadzie na totalnym początku. My wychodzimy z punktu zerowego, tak samo z tytułem Wariaci, gdzie ludzie nie wiedzieli, co to jest za spektakl, nie wiedzieli, czym jest Teatr Pokrewny i trzeba było rzeczywiście zainwestować tutaj w kampanię po to, żeby wejść w świadomość. No i to wam się udało, bo to jakby jest tak, że ile razy zagraliście spektakl? Trasa rozpisana była na marzec, kwiecień, maj i początek czerwca. No około 10 spektakli zagraliśmy. Dla ilu widzów? Kilku tysięcy. Proszę bardzo, 10 spektakli, jest, kilka tysięcy widzów, to jest, który zaczyna, nie? Zobaczcie. Tak, ale to jest jakąś taką nagrodą, ale też wypracowaną sytuacją, że rzeczywiście no-name'owy spektakl z no-name'owego teatru jest w stanie zapełnić widownię na kilkaset osób przy jednym graniu wieczornym na przykład. No i jeżeli to się skumuluje, no to wyszło nam kilka tysięcy. No i proszę bardzo. I właściwie no-name spektakl, proszę bardzo, kilka tysięcy widzów. Tak. No dobra, temat jest trudny, no bo porwaliście się na początek na Witkacego. Dlaczego to Witkacy ma być na początek? Dlaczego on w ogóle trafił na początek, ten Witkacy? Dlatego, że jakby temat z Witkacym rozpoczął się 2 lata temu przy okazji konkursu, międzynarodowego konkursu, który jest organizowany każdego roku w Słupsku. Jest to konkurs na interpretację tekstów Witkacego. I wtedy zadzwoniła do mnie koleżanka Ola Skorupa, mówiąc: Maciek, robię. Chcesz? Odpowiedziałem, że chcę. No i zrobiliśmy taki krótki performance 15-minutowy, który pokazywaliśmy na tym konkursie, wygraliśmy ten konkurs i zechcieliśmy pociągnąć tę sytuację sceniczną dalej, czyli zrobić z tego spektakl 60-minutowy. To się udało, no i zdecydowaliśmy, że ta trasa, nasza pierwsza, wiosenna, będzie oparta właśnie o ten spektakl. Ja tylko dopowiem, że konkurs nazywa się Witkacy pod strzechy, a najczęściej jest, chyba od zawsze tak naprawdę, jednoosobowe najważniejsze jury i wam nagrodę przyznał wnuk Stanisława Ignacego Witkiewicza, więc myślę, że... Tak. No powiem skromnie, nieskromnie, rzeczywiście przyznał nam również nagrodę specjalną.
No i to bardzo miłe, że, to jest... że tak, że jakby słyszy się dobre słowa na temat tego, co się robi. No dobra, czyli z 15 minut powstaje 60-minutowy spektakl, który zagraliście 10 razy. Teraz w tej trasie, tak, bo my graliśmy sobie go w różnych miejscach przez te 2 lata, natomiast teraz postanowiliśmy grać go dla szerszej publiczności. No dobra, i ta szersza publiczność jak odbiera ten spektakl? Różnie. Bo zaraz dojdziemy też do tego, że po waszym spektaklu zawsze jest spotkanie z publicznością, tak, i dyskusja o spektaklu, ale sam odbiór. Jesteś na scenie, bo Maciek gra tam, ja nie chcę mówić, że to jest monodram, bo nie jest to monodram, to... ale jesteś tam praktycznie cały czas sam na scenie, jest muzyka na żywo, jest śpiewane na żywo, tak, też. I jak odczuwasz publiczność w trakcie grania? Różnie, bo jakby rzeczywiście spektakl jest dość organiczny. Ja w pewnym czasie pojawiam się też wśród publiczności, więc dla mnie niezwykle ważne jest to, z jaką energią ludzie siedzą i odbierają całą tę sytuację sceniczną. To jest różnie, natomiast najczęściej rzeczywiście jakby są kolejnym bodźcem takim napędowym postaci, którą gram. I to też jest ciekawe doświadczenie, bo po raz pierwszy zdarzyło mi się grać spektakl, w którym mam bezpośredni kontakt, a wręcz wchodzę i jestem dość niewygodną sytuacją dla widza. I ja sobie z tego zdaję sprawę. No i to jest ciekawe, a to nawet jest trochę... w odniesieniu do Witkacego i tekstów, narkotyczne, takie nakręcające, tak, tak. Narkotyczne to jest teatr, bo wciąga, już jak wciągniemy go, to niestety nie jesteśmy w stanie przestać ten teatr robić. No dobra, skoczmy do tych dyskusji zatem, czyli jak publiczność zachowuje się na dyskusji, jak ocenia spektakl? Różnie. Rzeczywiście mamy tutaj bardzo skrajne słowa, odczucia jakby spektaklowe. Te osoby, które zostają rzeczywiście na dyskusji, bo wymyśliliśmy sobie, że po każdym spektaklu organizujemy dyskusję, żeby nie zostawiać widzów samych sobie jakby z tą trudną sytuacją sceniczną. Ci, którzy zostają, bardzo przychylnie wypowiadają się na temat samego spektaklu. Mam wrażenie, że załatwiamy wiele ich sytuacji życiowych też, o czym zresztą sami mówią. Natomiast jest część widzów, którzy przychodzą, a którzy jakby nie wypowiadają się w bezpośrednim kontakcie z nami, natomiast gdzieś tam internetowo wyrażają swoją opinię na temat spektaklu, która jest skrajnie odmienna od tej, którą mamy tutaj na żywo. Dobra, czyli ci, którym się nie podoba, nie zostają na dyskusji, nie zostają, boksują. Nie zostają. Czasami starają się wejść w jakąś taką rozmowę, trochę czepiając się jakby samej sytuacji tekstowej Witkacego, ale to są tylko takie. Dobra, a co się dzieje w internecie u tych bardzo niezadowolonych? Wyczytujemy słowa typu, że spektakl jest żenadą, że jest to śmieszna sytuacja, że jest totalnie niezrozumiały, że totalne dno. No ale musimy wziąć to na tak zwaną klatę i robić swoje. Okej, okay. Jakie są dalsze plany z tym spektaklem? Na razie jeszcze nie jest to potwierdzone w 100%, ale rzeczywiście chcemy jeszcze jesienią ruszyć i oprzeć trasę jesienną na tym spektaklu, wprowadzając niewielkie zmiany w samym spektaklu, no i grać go. No. Okej, okay, dobra. A kto z was, bo w dyskusji uczestniczysz ty, uczestniczy muzyk, który wykonuje muzykę na żywo i uczestniczy twoja koleżanka, która śpiewa. A jest równocześnie reżyserką spektaklu. Okej, okay. Czyli to jest Ola? Ola Skorupa, tak. Dobra, czyli i kto z was moderuje dyskusję? Najczęściej Ola, bo też jakby postawiliśmy trochę na siebie, w sensie, że nie chcemy osoby z zewnątrz, która będzie moderowała, ale jest to Ola rzeczywiście, która powoduje tą rozmowę. Dobra, najbardziej zaskakująca wypowiedź widza, Wicki. Nie wiem, nie jestem w stanie chyba sobie teraz przypomnieć. Ale no jest tak, że na każdym spektaklu zdarza się, znaczy na każdym jest jakaś osoba, która albo pracuje w ośrodku z osobami chorymi psychicznie, albo ma za sobą incydent, albo jest w trakcie leczenia. I myślę, że właśnie wypowiedzi tych osób, które gdzieś tam sobie bardzo doceniają tę naszą sytuację sceniczną, spektaklową i rzeczywiście jakby mówią o tym, że tak jest, że jeżeli... miały kiedykolwiek albo spotkały się z sytuacjami wariackimi, jak nasz główny bohater, no to tak to jest, że jakby odzwierciedlamy jakby trochę tę psychikę osób. Dobra. Główny punkt, ja widziałem spektakl, natomiast chcę o to zapytać Maćka.
No jaka jest główna myśl tak naprawdę? Czy chcecie podążać tematem uzależnień, czy chcecie podążać tematem zaburzeń, czy kryzysu psychicznego, czy też po prostu chcecie opowiedzieć coś o Witkacym? Rzeczywiście jakby spektakl oparty jest o teksty Witkacego 3, ale teraz już po tym graniu, kiedy rozmawialiśmy, jakby nie o samego Witkacego tu chodzi. Nam zależy na tym, żeby pokazać samotność ludzką i jakby osobę, która boryka się z różnymi obciążeniami, w tym przypadku narkotyki, alkohol. Nie. Ale to jakby ja uważam, zresztą uważamy my, ja, Ola, jakby Marcin, że jest to bardzo uniwersalny spektakl mimo wszystko. Więc Cieszę, wszystkie trzy rzeczy, że tak powiem, nam się tam gdzieś zbierają. Tak, ale przede wszystkim ta samotność. Ta samotność. Ona tu wynika jakby oczywiście jakby z narkotyków, z alkoholu, jakby z takiej trochę chyba potrzeby szukania siebie w sytuacji w świecie, ale to chyba każdy z nas tak ma. Nie każdy tak intensywnie jak bohater, którego gram, ale jednak każdy z nas się boryka z jakąś samotnością, z pustką, z niezrozumieniem. I szukałem zrozumienia. Dobra, czyli adresujecie spektakl do bardzo młodych ludzi, do młodych ludzi, czy już do ludzi dojrzałych? Do wszystkich, chociaż pewnie też nie do wszystkich, bo nie każdy będzie odbiorcą naszego spektaklu. Przez 2 lata grania wariatów okazało się, że rzeczywiście język, który jest podjęty, jakby ta komunikacja sceniczna, jakby bardzo trafia do młodych widzów, do licealistów, do studentów. I my sobie wymyśliliśmy, że chcemy właśnie jakby wśród nich szukać sobie naszych widzów, przyszłych widzów, rzeczy, które będziemy robić. Okej, dobra. Mamy spektakl Wariaci. Jakie plany dalej? Czy będzie nowy spektakl, czy zostajecie tylko przy spektaklu Wariaci i będzie go eksploatować do momentu, dopóki nie zostanie ten ostatni widz na widowni, który jeszcze tego spektaklu albo nie będą widział? Nowi, ja liczę na to, że będą się nowi pojawiać. Plany są takie, tak jak mówiłem, że jesienią jednak będziemy chyba ruszać z wariatami. Myślimy sobie nieśmiało na razie o tym, żeby zrobić trochę inną rzecz. Bardziej spokojną, myślimy o programie muzyczno-poetyckim, tak, no ale to zobaczymy jakby. Program muzyczno-poetycki będę teraz... Trochę oparty o muzykę, o piosenki z lat 20-30. Natomiast to wszystko jest jeszcze w rozmowach, jeszcze nie są podjęte żadne decyzje. Czyli gdzieś dopiero jest jakiś pomysł pojawił. Tak. No trzeba się stymulować, trzeba szukać nowych rzeczy. Jak najbardziej tak, no bo to... Chociaż nie no, jak gdyby są takie spektakle, które gra się latami. No i mam nadzieję, że ten też taki... I nie robi się nowych spektakli. No na nie, przykład to nie jest wyobrażam. Jeden, od którego się odcina kupony cały czas. Nie. To jednak mam w sobie dużą potrzebę na gdzieś eksploatowanie siebie jakby swoich pomysłów. Okej, dobra. I ile was jest osób w Teatrze Pokrewnym dzisiaj? Bo to jest tak, że rzeczywiście mamy 2 tytuły spektakle i mamy również koncert skierowany raczej do młodej publiczności. No i jeżeli zgromadzimy wszystkie osoby, 5 osób tworzy póki co. 6. 6 osób. 6. 3 tytuły tak naprawdę. Tak. I 6 osób. No to właściwie myślę, że to już takie małe przedsiębiorstwo teatralne, które funkcjonuje z tego, co widzę, prężnie. Staramy się, wkładamy w to mnóstwo pracy i energii, żeby rzeczywiście być w świadomości ludzi. No myślę, że tak dobry początek tak naprawdę, bo to jakby to gdzieś to już zaistniało. Jak wam się udaje wypełniać salę? Ja muszę o to zapytać. Nie wiem. Nie wiem, ale jeżeli uwierzymy w jakąś taką energię i jeżeli cała praca i wkład, trud, który wkładamy w organizację tych grań, przekłada się później i przechodzi na ludzi, którzy kupują bilety, no to jakby myślę sobie, że tą drogą trzeba iść. Chociaż jest to rzeczywiście bardzo trudna droga, jedna z trudniejszych. Realizować, grać spektakle i sprzedawać pojedyncze bilety i zapełniać. Nam się to jakoś udało. To nie jakoś, tylko się po prostu udało to. Też dlatego o tym rozmawiamy, no bo to jest coś, co jest jakimś fenomenem tak naprawdę na rynku naszym teatralnym. No bo tak, to nie jest farsa. To nie jest komedia. W ogóle. To jest trudny spektakl w odbiorze. Bardzo. Wymagający. Tak. On myślę, że stawia na bardzo jednak duże kompetencje kulturowe odbiorców i odbiorczyń tego spektaklu. No ja widziałem spektakl w Garnizonie Sztuki, no i praktycznie był wyprzedany. Tak, to prawda. Tam jakby mieliśmy prawie całą widownię wyprzedaną. I to jak powiem tak, no na Warszawę, w teatrze, który kojarzy się z repertuarem
nie tylko lekkim, żeby nie było, że Garnizon Sztuki jest teatrem z repertuarem lekkim, jest z repertuarem też poważnym, bo są też poważne spektakle w Garnizonie Sztuki i pojawiacie się wy z bardzo trudnym spektaklem i ta widownia się wypełnia. Jak wy to zrobiliście? Nie wiem, być może część z widzów nie miało świadomości, na co przychodzi i że przychodzi na tak intensywny i trudny spektakl, ale może po prostu gdzieś zaufa. Myślę, że trochę Witkacy przyciąga, no to też widzimy na przestrzeni jakby tych miesięcy i spektakli zagranych, że różni ludzie przychodzą na nasze spektakle. Ci, których Witkacy przyciąga, ci, którzy są po prostu zainteresowani tytułem, wariaci, a są też tacy, którzy czytają właśnie w internecie różne opinie i przez to są zainteresowani, chcą przyjść i gdzieś tam skonfrontować to w swojej głowie. A są też zupełnie przypadkowi, którzy wychodzą i są zawiedzeni, bo myśleli, że przychodzą na repertuar rzeczywiście, który jest najczęściej grany w danym miejscu, do którego przyjeżdżamy. No tak, bo jakby wejście w jednak miejsce z ugruntowanym repertuarem, wejście z tym spektaklem, może powodować zawiedzenie u części widzów. Tak. Rozczarowanie, no bo spodziewali się, o wariaci, to będzie śmiesznie, będzie może komediowo, bo nie doczytali. Tak, właśnie, bo nie doczytali, bo jakby jest opis spektaklu i wystarczy doczytać i wtedy gdzieś tam się coś klaruje. No tak, ale widz ostatnio, że tak powiem, działa impulsywnie, czyli widzi tytuł i nie czyta na co idzie, tylko po prostu kupuje bilet. Tak, stąd te rozczarowania. Stąd potem są rozczarowania, bądź pretensje, bądź nawet hejty w internecie. Tak. A taka najbardziej bolesna hejterska opinia. Mogę powiedzieć, że one rzeczywiście jak się pojawiają, to jakby nie można robić tak, że one jakoś wpływają na życie, chociaż zostają w pamięci, w głowie, no wiadomo, są jakimś obciążeniem. Nie wiem, nie mam chyba takiej, która jakoś bardzo mnie zabolała, dlatego że uważam mimo wszystko, że jeżeli byłaby to konfrontacja twarzą w twarz, no to wtedy moglibyśmy sobie porozmawiać, a jeżeli jest, klawiatura przyjmie wszystko i staram się jednak nie wchodzić w te negatywne jakieś takie sytuacje i nie iść za nimi. No ale też jest to, powiem tak, jest to też pewną miarą sukcesu, bo w momencie, kiedy mamy pochwały i negacje, to znaczy, że spektakl wzbudza emocje, czyli spełnia tak naprawdę definicję dzieła sztuki, bo w jakiś sposób oddziałuje, tak? To nie jest tak, że pozostawia obojętny. No tak, nie zostajemy obojętni. No tak, no co mogę więcej powiedzieć? Nie, zastanawiam się, wiesz, obojętności nie ma. Tu nie ma obojętności, nie. Trudno być po tym spektaklu tak naprawdę obojętnym, bo rzeczywiście spektakl jest... nie jest łatwy, nie chcę mówić, że jest trudny, żeby nikogo nie zniechęcić. A kiedy możemy się znowu spodziewać w Warszawie grania tego spektaklu? Tak w październiku. Jakby plany są takie, że zaczynamy we wrześniu, i idziemy przez październik, listopad i zahaczamy o początek grudnia. Ale jeszcze daty nie są do końca, znaczy daty są, ale jeszcze nie potwierdzone. No tak, bo to jest, jesteśmy w momencie, wszyscy jesteśmy w momencie planowania nowego sezonu, więc to nie jest tak. Ale gdyby się tak zdarzyło, że gdzieś wam zacznie z lodówki wyskakiwać tytuł spektaklu Wariaci, kliknijcie, przeczytajcie, o czym jest i może to was zachęci, a może ta rozmowa was zachęci do tego, żeby ten spektakl zobaczyć. Wiecie, to jest rzadka okazja tak naprawdę, żeby obejrzeć 60-minutowy spektakl, a potem zostać i wyrzucić wszystkie swoje albo zachwyty, albo wszystkie swoje mdłości po tym spektaklu do twórców. Ja myślę, że oni to przyjmą, bo nie mają innego wyjścia tak naprawdę. Bo skoro 60 minut my musimy ich oglądać. Tak, to później my musimy przez ten czas, który ludzie zostają widzowie na tym, na dyskusji, jakby przyjmować ich. Ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście nie raz i nie dwa zdarzyło się, że już musieliśmy wypychać trochę widzów, mówiąc, że musimy kończyć tę dyskusję, bo oni chcieli siedzieć i rozmawiać i dzielić się. Więc to też jest piękne. Dobra, ile trwa taka dyskusja najczęściej? Bo to już będzie, że tak powiem... 20-30, no ale bywały godzinne, gdzie już no, musieliśmy prosić o to, żeby kończyć. Proszę. Czyli jednak widz chce coś więcej poza tylko obejrzeniem spektaklu. Chce też porozmawiać z twórcami. No dobra, no właściwie słuchajcie, i o plany było pytanie, o tym co dalej też żeśmy rozmawiali, rozmawialiśmy o tym co teraz, więc cóż, Maciek, ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No ja dziękuję bardzo za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Ja myślę, słuchajcie, że warto śledzić nowo powstające teatry i teatry, które szukają czegoś innego niż tylko rozrywki i chcą Wam dawać coś innego niż tylko rozrywkę i śledźcie, co dzieje się w Teatrze Pokrewnym, gdzie was można znaleźć.
Jesteśmy na Facebooku, no bo jednak żyjemy w czasach, gdzie social media są motorem napędowym chyba funkcjonowania każdej instytucji. Jesteśmy na Instagramie, mamy swoją stronę, która na razie jest jeszcze w tak zwanym liftingu, no ale zapraszam do śledzenia, do lajkowania. Słuchajcie, tak, bo wiecie, to jest taka podstawa dzisiaj, jak wasza aktywność pod postami w mediach społecznościowych, prawda? Czyli coś wam się spodoba na stronie Teatru Pokrewnego, na fanpage'u, no to dajcie tam, zostawcie kciuk w górę, a możecie też zostawić, że tak powiem, skwaszoną minę. To w zależności możecie. Od tego, ale pokazujcie, że jesteście, że coś was tam obchodzi tak naprawdę w tym, co postuje Teatr Pokrewny. I tak naprawdę śledźcie, zobaczcie, kiedy w październiku będą grali, gdzie będą grali w Warszawie, ale też będą grali w całej Polsce, bo tak. Rozumiem, że taki jest plan, czyli kolejny objazd. Tak. A która część Polski? No, pewnie tak, gdzie byliśmy teraz wiosną, poszerzymy to Kraków, Katowice, byliśmy w Gnieźnie, Słupsk, Poznań, Gdańsk, więc tam na pewno się też zjawimy, no i będą nowe miasta. Tak więc śledźcie Teatr Pokrewny w mediach społecznościowych. No i cóż, ja was zapraszam na spektakle Teatru Pokrewnego. Ja przyłączam się do zaproszenia. Więc wiecie, Maciek, jeszcze raz dzięki wielkie. Dziękuję za zaproszenia. A wy wiecie, co macie teraz zrobić, tak? Czytać dobre książki, słuchać dobrej muzyki, chodzić do kina na wartościowe filmy, chodzić do teatru na fajne spektakle. No i cóż, proszę was, dbajcie o przyrodę, bo bez niej tego wszystkiego po prostu nie będzie. Dzięki, że jesteście z nami. Wiecie, tam gdzieś się pojawi takie miejsce, że trzeba kliknąć, a to będzie oznaczało, że będą wam się pojawiały kolejne zapowiedzi kolejnych odcinków rozmów na magazynowej 14a. Dzięki, że jesteście z nami. Do zobaczenia. Cześć.